Jeśli chcesz ułatwić sobie ćwiczenie portretów, to rysuj rzeźby. Powody są dwa. Po pierwsze, twój model podczas pracy nie będzie się wiercić. Po drugie, i ważniejsze, chcąc narysować portret z natury lub ze zdjęcia, musisz wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak proporcje, światłocień, kolor skóry czy oczu, faktura czy tekstury włosów. Rzeźba wykonana jest z jednolitego materiału, więc musisz przejmować się tylko proporcjami i światłocieniem. A te czynniki najbardziej wpływają na oddanie podobieństwa. To bardzo stara metoda ćwiczenia używana od wieków w najlepszych szkołach rysunku.